Dobra, i co, i mamy tutaj jakieś spotkanie przyjechać? Jak to wygląda? Czy oni no biorą nas po prostu na akcję? On powie nam na miejscu, nie? Też pytałem na radio, ale... Tak mamy tam do was iść do góry? Czekać na was w garażu? Do góry, jakbyście mogli na salę tą spotkań na drugim piętrze. Wszyscy już są na miejscu? Ła, no to jeśli tyle ustawia, to mi jeszcze przybywasz. Dobra. Nawet się nie ustawiaj, dobra. No tak. Wszyscy ubieramy się Fiory, te ciężki. Wszyscy flesze, smoki, tarcze. Przygotujcie, jeżeli ktoś ma łuceki, to od razu możecie przygotować, tak jak jesteście w patrolach, tak jedziecie. Jeżeli ktoś... nic, gdzie jedziemy i tak dalej, tylko przygotujcie wszystko. Spoko. A jeżeli nikt, ktoś nie ma łuceka, ale wydaje mi się, że każdy ma, no to się zgłoście do mnie. No i co, i widzimy się na dole. No mogę ci dać. Widzimy się na dole. Nie słuchacie to D, czy też... Wiedzieli? Ta, pewnie jakieś przeszukanie. Główny wjazd wjeżdża unit dyrektora i unit z prokuratorem. Dwa tylnie. Czekają ci chatę. I Mason. Ty, Mason. Czajcie, specjalnie mi na przykład nie mówią, gdzie jedziemy, żeby się okazało, że wchodzimy do mnie do domu i specjalnie wzięli mnie, żebym ja z nimi był wtedy na postaci policjanta. Żebym się nie przelegował czasem. Jedziemy. Ale kurde, to były to wtedy, nie? Ja. Przy wjeździe unit pierwszy, czyli dyrektor plus Geralt, flash i wchodzicie od razu z tarczami, my od góry po flashu i musimy znaleźć panią Sisi. Ruszamy. O! Dobra! Drugi tylko. A czemu je szukamy? Prokurator wał się zostaje do końca, tak? Kierunek chyba... Ja ci zjawił, uważnie. Dobra, jest. Anonimowym teraz słotowcem, wiesz co chodzi? O kur... Adam. Glepa, połóż się na ziemi, no co ty chcesz na ciągle partner? Tak jak w tych filmach. Jakaś Sisi, ta? A, to. Dobra. Pewnie jakaś prosty. I od razu zaznaczam, pani Sisi jest bardzo, bardzo niebezpieczna, więc uważajmy na siebie i... Ona k***ą was na nogi potyka, jak ona może być niebezpieczna? Dobra, kody trzecie, ruszamy. Głowa niska, prokurator. Z dołu dajcie znać, jak widzicie flesza. Jeszcze ja. Los Santos Police Department na glebę! Dawaj tam, wszyscy na ziemię! Glepa! Pójdź przodem. Dawaj, Geralt. Lewa, prawa ręka. Dobra. Sprawdźmy ten koniec. Sprawdźmy do końca. To już ten, dobra. Sprawdzamy pomieszczenia. Dobra, cofam. W prawy bark, trzymam się. Pójście, znaczy przodem, no jak? Do tej tarczy był. Na ziemię! Rzuć to! Gunpoint. Na ziemię kładziesz się. Wszystkich dajmy sobie do holu. Idę po prokuratora. Stoisz w miejscu, nie ruszasz się. Miałam do holu wyjść. Będzie pani zbadana przez biegłego psychiatrę. Zrozumiała pani to? No, rozumiem, co pan do mnie mówi, no. Będzie pani po prostu poddana badaniom psychiatrycznym, które będą miały na celu sprawdzenie pani poczytalności i popełnienia przestępstwa z kodeksu karnego. Proszę chwilę poczekać. Za chwilę przygotuję, proszę pani, protokół z przeszukania, pod którym będzie pani musiała się podpisać. Jeżeli pani się nie podpisze, no to przeżyjemy. To co? To przeżyjemy. Ale okay. Pani dobra, niech się pani pod tym podpisze. Ale dobrze? Co, pan chce tej firmy trzepać, czy co? Tak, oczywiście. Okej, dobra. Właśnie funkcjonariusze dokonują przeszukania, proszę pani. Aha. Nie gadajcie, że on sobie faktycznie cekało tej grał. Ja do ciebie przyjadę. Wraca, bo inaczej zostanie to uznane na pierwszym funkcjonariusze. Jest shotguna, jak się odwróci kurwa jego. Może się pani odwrócić, pewnie. Dobra. Wyszedłeś? On jest tam ze mną, czy wiesz? Wyszedłem. Zna pani swoje prawa?
Tak. Ma pani prawo zachować milczenie. Wszystko co powiesz może i będzie rzucone przeciwko tobie w sądzie. Masz prawo do telefonu maksymalnie 10 minut. Ilość połączeń jest nieograniczona. Masz prawo do adwokata, jeżeli na takiego ci nie stać. Zostanie ci przedzielony z urzędu. Czy zrozumiałaś to? Tak, zrozumiałam. Chciałabym zadzwonić do adwokata w takim razie. Proszę pani, poczeka pani, teraz ja pani powiem. Może pan głośniej mówić, naprawdę, bo ja... Teraz ja pani przedstawię postanowienie prokuratora, okay. A potem pani se będzie dzwoniła, gdzie pani będzie chciała. Nawet dobrze, będę zadzwoniła, no. Tadeusza Rydzyka zadzwoni. Dobra. Prokuratura postanawia dokonać przeszukania na sobie wymienionej niżej. Przeszukania może tutaj, tam nie zaczniemy. SID 2378, imię, nazwisko CC Robson, dalej zwaną petentką, czyli w aktach prawnych będzie pani zwana jako petentka. Płeć kobieta, data urodzenia 2005-05, narodowość Stany Zjednoczone. Prokuratura postanawia dokonać przeszukania na osobie wymienionej niżej. Przeszukane zostaną wszystkie dobra materialne posiadane przez petentkę ze względu na dopuszczanie się zabójstwa pracownika państwowego objętego ochroną prawną funkcjonariusza publicznego. Mowa tutaj o popełnieniu przestępstwa z artykułu 9 paragrafu 1. Dodatkowo prokuratura postanawia zatrzymać, także doprowadzić petentkę do aresztu oraz zastosować środki zapobiegawcze w postaci aresztu na okres 48 godzin. Dziękuję. Coś jeszcze pani chce ode mnie wiedzieć? Nie chcę nic wiedzieć, chcę zadzwonić do adwokata. Masz telefon? Jak pani funkcjonuje? No, zabrał mi ktoś, chyba ten pan co mnie przeszukiwał. Dobra, dziękuję. Halo? Dzień dobry, James Carrington, dyrektor adwokatury Seastrain. W czym mogę pomóc? Dobrze, że się super, dobrze się do pana zadzwoniłam. Dobry, pani CC. Tak, pani CC. No, witam. Co tam pani proszę pana, potrzebuję pana usług, że tak powiem. Proszę bardzo. Co się stało? Ktoś wam spalił Witshopa? Nikt na mnie spalił Witshopa. Zostałam zatrzymana z podejrzeniem zabójstwa jakiegoś funkcjonariusza publicznego, coś tam, coś 15 tam. 15 sekund, przepraszam, zjem coś tylko na binie i już jestem. Dobra, jestem na jasne cele. Jasne. No. Dobra, telefon do zwrotu, jedziemy sobie na wycieczkę. Tylko, że ja czekam na adwokata, dziękuję, który ma się tutaj zjawić, to jest raz, dwa, potrzebuję zjeść i pić. Jedziemy na wycieczkę. A ja mam prawo do adwokata, tak? Jak najbardziej. No właśnie, więc chciałabym z nim porozmawiać. I adwokat mnie poinformował, że mam nic nie mówić, dopóki on nie przyjedzie, więc czekam tutaj na adwokata. Czyli nie mam prawa do jedzenia, do picia, ani do adwokata, tak? Ma pani prawo do jedzenia, no dobrze, do picia. No nie dostałam adwokata. Go. Adwokat, który się tutaj wybiera, no, przyjedzie. Jakiego? I mnie tu nie ma. No świetnie, świetnie. Dobrze, że mam prawo. Kto potrzebuje jedzenia, to zapraszam, mam dużo zestawów. Ja potrzebuję przede wszystkim, ale nie mam chyba do tego prawa. To jest, że tak. Dlaczego są ignorowane tutaj moje prawa, bo nie rozumiem zbytnio? Jakie pani prawa są ignorowane? Prosiłam o jedzenie, o picie, zadzwoniam do adwokata, który tutaj się udaje i nie mam możliwości porozmawiać z adwokatem. Chce pani teraz adwokata? Tak, powiedziałam, że chcę, zadzwoniam do niego i tu jedzie. Dobrze, wyciągamy panią, niech najpierw będzie adwokat, nie ma problemu. Jedzenie i picie potrzebuję. Dobrze, dodatkowo. Pani jedzenie i picie, nie ma żadnych problemów. A bonus jest w trakcie rozmowy. Halo? Gdzie ty byłeś? Spałem. To przynajmniej jeszcze wiemy to, że nie ma ich w domu. Więc tak, na początek, od samego początku. Słuchaj mnie teraz, mama pojechała na Witshopa, bo powiedziała, że musi ty kogoś zatrudnić, tak? No, na co dzień nie jeździ do pracy, potem no? Przyszedł, tak, potem przyszedł ten policjant na szpital i wysprzęglił się, że na Witshopie coś się dzieje. I potem wyszło na to, że mamy zawinęła policja, już potem dostałam od niej ten telefon. Czemu ją zawinęła policja? I nie wiem, ale wiem tyle, że nie żyje ten jeden chłop z IRS-u i z EMS-u, Franki. Okej, okay. A kto go zabił? Kazali mi się nie ruszać ze szpitala i nie wiadomo, czy to, nie wiem o co tutaj chodzi. A kto zabił tego chłopa? W razie mamy zawinęli z Witshopa w ciężkich ubraniach, ciężką bronią i jest bardzo źle, i to wygląda bardzo źle. Okej. Okay. To trzeba jej prawnika załatwić. Załatwiliście to? Załatwiłam. Dobra, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Nie wiem co dalej. Mamie się nic nie stanie. Tylko lepiej, wiesz, wynieś tam... Tak, tak, właśnie jadę na parking, żeby wynieść rzecz. No, uważaj na siebie, proszę, bo ja nie wiem o co chodzi i nie mam pojęcia do kogo oni tak naprawdę chcą się dobrać, więc... Też na siebie uważaj. Siedź uważaj, w szpitalu, no. Ja tam wszystko wyniosę, nie przejmuj się. Czają mnie stąd, także... No. Na razie. Pa.
Ktoś podjechał. Kto? Nie wiem. Siema. Siema, że załadować cię? Eś mi nie stany wada mi wystarczająco dzisiaj. Bo jesteś jeszcze... Aha. Nie, po prostu. Ej, mam jeszcze 100 ładunków. Przyjedziecie jakimś samochodem, do którego byśmy to zmieścili? Tak. Pewnie. Podjeżdżasz ty żółty, czy ja mam podjechać? Tak, ja vanem podjadę. No to mi się już to zmieści, ale dobra, to ja ten. To ja biorę tym wyjeżdżam i zaraz tu wracam. Jechać z tobą na garaż, żeby w razie czego? Tak. Wdzięczny jako CC zajem... więcej nagra. Ała! O ty kurwa! Ała! Ale niefortunna kolizja, ała, a ja akurat na kampera jechałem, o Jezus! Akurat mieliśmy jechać na wakacje, oj, o! Wszystko w porządku, panowie? Ja, sorry, że tak zajechaliśmy, śpieszymy się na camping. W tym kamperze jest kurwa 10 baniek starych w tym regalnym. Oh my god, oh my god. Kto tam podjechał? Policja. Dobra, tu się akurat 100 ładunków powinno zmieścić do tego. Nie, kurwa, coś szybszego może, bo to jest kurwa ciężko. Może... Masz tu miejsce? Tak, dawaj, powinno jedziemy. Coś tam być. Jedziemy. Czemu się tu kręcą? Kurwa, kolejna radiolka. Ty może oni już piłują, żeby oni tu ten... w chacie jest jeszcze 100 ładunków. Żeby tu motać. Chacie jest 100 ładunków, wjeżdżaj tyłem po prostu, wjeżdżaj tyłem. Tyłem. My będziemy strzelać. A ty będziesz samochodem. No, ale wyciągaj na ziemię i kładź, a my będziemy ten, nosić. Po 20 na ziemię kładź, po 20. Kładź nam wszystko na ziemię, ja to pochowam i potem jakoś się ogarnę sytuację. Trochę legalnie, nie? To... No tak. Jeszcze coś? Nie, mamy wszystko. Na samodno, ale coś. To jest to. Na sam odnowa wszystko tam, głęboko do bagażnika. Dobra, idę po amunicję jeszcze w razie czego, żeby mieć. Otworzyć garaż, wszystko. To... A spokojnie, wszystko dobra. Co musisz, nie? Nie, to już wszystko. Nie, są pod domem chyba. No dobra. Czekaj, ja go wypuszczę. Ktoś widział? Trzeba go wypuścić, żeby wyjechał, a my z nim musimy pogadać. Zagadaj ich, o kurwa. Nie, że aż tak. Nie twoje auto. No ale też, kurwa, żeby go nie... Nie? Dobra, tu nie wejdą. Może nie ogarną, że jest garaż. Ktoś był. W krzaku jest. Masz chłopaka? Hands up, podnieś na tego góry. Jak to zmienić? Poddaj się. Kroku przesyła 10 zł. Złapałem osobę. Bo zacząłeś odpowiadać, tylko policja się... Zajebioza, k***a! To lubię! Odbiło się, k***a, mu od głowy. Odkopuję broń. Dobra, powiem wam tak. Czarny was mój, nie macie prawa go nawet dotknąć. Chcesz się założyć, że mamy? Nie, bo jest mój. Masz pecha, bo możemy tu wszystko przeszukać. Żółty ma 100 ładunków w aucie. Tak, mnie boli serduszko. Ma pani jakąś maść na serduszko? Na serduszko. Nie. Czuję się, jakbym stracił kurwa. $1000. Dobra, zdejmę panu kurtkę i koszulkę, sprawdzimy co tam się obywatel dzieje. Obywatel, odejdzie stąd. Dobra, tutaj panu altacetem posmaruję i zimną trunek hydrożelowy, okej? Okej. Dobra. I jak już to przestanie tam chodzić, to może pan sobie go zdjąć, okej? A jak mnie będzie boleć dalej, to co? To wtedy na szpital. I pani mi pomasuje wtedy serduszko. No, oczywiście. Dobra. Dobra, pan jest gotowy. Nie rozglądam się za nową wcale, w ogóle nie. Chuj, no tamto mi tak spalą na krześle. Idę już z pierwszym zatrzymanym. Dobry. Ładny strój. Wiem. Ma słyszała. I szeptałem. Tamta się wie o tym, że mówiłem o serduszku. Jeden leży. Klasa. Jeden został, tak? Kierowca poszedł. Wysiadł. Jadę. Jadę mu na... Wjeżdżaj. Leżą go. Leży drugi. Leży. Bierz radiowóz i spier... Bierz radiowóz, k***a. Pakuj go z tego radiowozu. Radiowóz i spier... stamtąd. Księdzu, i tak cię będę potrzebował, bo ja w nich nie wierzę na tyle, że to się uda. Musimy się zebrać i na odbicie coś
przyszykować. No jak jest piątka, no ale wiesz. Wyjeżdżają. Wyjeżdżają, jest. Auto. No. Jadą do pokerowni jadą. Trzymam pokerowni, dobra. Mam się wbijać jako pierwszy, czy wy się wbijacie, jak to widzicie? My się daje radę, byśmy... Zobaczyć, że ten pościg zwolni i ja bym proponował kurwa pierwszy za winkla. Chcesz zmienić? Dobra. Pójdę jakoś razem. Ja bym tu zaczął kurwa mobilnie. Będę krzyczał tam do nich kurwa ten. Oddajcie moją babę i do niej napierdolę, dobra? Uważam, że możesz zobaczyć. No dobra, jesteście za konwojem? Przy tym. Jestem na wysokości Mazebanku. A, bo Burgershota. No, my też tu jesteśmy. Dobra, to zaczynam. Jeśli jadą w stronę Burgershota. Ue, oddajcie moją babę! Wysiedli pod komendą, może wstrzymajmy się na chwilę i poczekajmy aż stamtąd odjadą. Ugaszę. Nie odjadą. Ja mówię, poczekajmy aż wyjadą, niech się zapakują do aut, wyjadą, oni jadą na Mission Road. No to jak będą jechali na Mission Road, to nawet znamy drogę, którą oni będą jechali. Będą przejeżdżali teraz tutaj, wiesz, prosto pojadą, nie? No tak, tak. No to teraz się można tu ustawić na tej drodze. No właśnie, tylko na dachach. Kwestia jak oni pojadą, bo nie pojechali. A gdzie ty może? Raczej pojadą ten, wsiądą do Audi i pojadą prosto, nie będą nic kombinowali. Ja się wpadam obok sushi na dach. No dobra. Nie tego konwoju, to weźcie się ustawcie, ale będę pilnował konwoju. Pilny. Dajcie info, jak oni będą ruszać tym konwojem, czy oni jadą w stronę siłowni, czy jadą prosto przez muzeum. Ja zaraz za siłownią jestem na dachu, więc trzeba ich zacząć napierdalać, tutaj wiecie. Tak, tylko żeby to nie wyszło tak, że oni pojadą tą ulicą obok muzeum, nie? Zaczynają się dojść do aut. Dobra. Wiem się, ale jeszcze nie, jeszcze ustawiałem się. Zaczynają jechać, jadą, tak, jadą do tą stronę, którą mówicie i odbijają w stronę siłowni właśnie. A dobra, jadą do mnie, dobra. Tak, jadą do ciebie. Jechali do tej uliczki. Nawet ja dostałam. Dobra, brawo, bo tutaj jesteśmy najbardziej w pozycji, jaką mogliśmy sobie wybrać. Żyje? I na sushi. Widzę, jestem na dachu. No wyjście na dach, zapomniałem. Chodzimy. 10-3. Strzały były z dachu nad nami. Idziemy za tobą, mapa. Dachu dostaję. Nad nami. Kurwa mać. Czemu te wszystkie akcje muszą być w nocy? Ja ich nie widzę kurwa za dobrze. Oni kurwa nie widzą zajebie, a ja jestem roleplayową głową i nie widzę nic. Okej. Ja spróbuję. Mamy od nas, teraz od nas trafił, wykrakaliście. Dobra. Trzech stoi generalnie po jeden, tobą jeden, sto, jeden już postrzelony od kasku. Obok wylądowała Helka. Na którymś dachu. Że uważaj. I słyszę, że długa strzela. Długa strzela, ale nie widzę na. Ja nie widzę, na którym dachu wylądowali. U naszych chyba. Kurwa, no nie zdążyłem, nie miałem amunicji. I co tam? Co tam, jak tam w sprawie? Proszę pana, od razu panu powiem, że też... Jak tu jestem? Jestem adwokatem pani Sisi i niejakiego pana Żółtego. Po rozmowie z panią Sisi, raczej pan już wszystko wie, ciążą na niej zarzuty no, zabójstwa funkcjonariusza porządku publicznego, jakim jest funkcjonariusz IRS, ale nie o tym. Tak, Żółtego trzeba wyciągnąć, tak, tak. Żółty prosił mnie, żebym się pana zapytał, co ma robić. Ma dwa wyjścia. Albo powie, że to, co było w banie, nie było jego, należało do pani Sisi. I wtedy tak naprawdę na podstawie ugody prokuratorskiej ja go wypuszczam wolno, bez żadnych konsekwencji. No. Albo druga opcja jest taka, że odsiedzi dobrych kilkanaście lat w Alcatraz. A kilkanaście lat w Alcatraz? Pan widział, co było w tym banie? No widziałem. Jak ja widziałem wstępny wyrok, to tam było w okolicach... żeby panu nie skłamać, chyba 400 czy 500 miesięcy. Dobra, a jak bardzo to zaszkodzi Sisi? Wstępne. Jak bardzo to zaszkodzi Sisi? Sisi
ma o tyle farta, jak i nie farta, że jeżeli zarzuty, które są na chwilę obecną, nie mają tak naprawdę odzwierciedlenia dokładnego, więc kara śmierci na nim nie ciąży. Raczej bym się sugerował, że zarzuty postawione wobec niej, inaczej wyrok, o który będzie prokuratora się ubiegała, to będzie dosyć długi wyrok w Alcatraz. Może się nawet obić o chęć wprowadzenia w dożywocie, jednakże nie kwalifikuje się to pod terroryzm, a to wpędziłoby ją w upewnienie tego wyroku. Wątpię, że to by się nadawało pod karę śmierci. Czyli ja na pewno starałbym się ładunki bronić, będą jej, to będzie miała dożywotkę? Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. No, że tak powiem, żółty jest bardzo na nią. I to tak bardzo mówiąc, nie przesadzam tych słów. No tak, 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 to ja rozumiem. Żółty chyba przez przypadek się tam znalazł i tak naprawdę do tego wana to jakby no, to nie były jego rzeczy, nie? To na pewno. Jest niewinną osobą. No, że tak powiem, ja o wszystkim wiem, bo nie dość, że bronię pamięć jest już żółtego, więc całość informacji jest mi powszechnie znana. Nie wiem, czy mam akurat z panem kazał mi to skonsultować. Nie, szczerze nie obchodzi mnie to, czy mam akurat pan w tej sprawie decyduje, jednakże wolę klienta muszę wypełnić, nie? Mhm. Z no jakąś ja odpowiedź muszę mu przekazać. Ja muszę to, że tak powiem, przemyśleć. Nie mogę tutaj teraz powiedzieć, a jebać tego albo jebać tego, nie? To jest... Wybór jest ciężki, zdaję sobie z tego sprawę, jednakże prosiłbym o jak najszybciej możliwą, o jak najszybszą decyzję w tej sprawie, bo właśnie jadę do pana partnerki na cele, ponieważ odbyło się następne przeszukanie i jakieś nowe dowody w sprawie się ponoć pojawiły. No to lepiej, żeby, albo inaczej, niech pan pojedzie do niej, porozmawia z nią, przekaże jej jak wygląda sytuacja z żółtym. Niech ona też da komentarz od siebie, jak ona by to chciała mieć rozwiązane. Obiektywnie jej powiedzieć, że żółty się zastanawia, czy powiedzieć... Nie, jej... powiedzieć, że żółty może dostać wiele lat w Alcatrasie za to, że no jakby w wyniku jej działań został też przyłapany i co ona by w ogóle chciała z tym faktem zrobić i przede wszystkim dowiedzieć się, co się, jakie nowe zarzuty się pojawiły. Bo jeżeli ona też w domu miała teraz 100 kilo, to już jej chyba różnicy nie robi, czy będzie 200, czy będzie 100, nie? No ilościowo to nie ma żadnej różnicy, bo nie ma czegoś takiego jak mnożenie wyroku. Jeżeli ktoś posiada ładunek wybuchowy, to nie ma czegoś takiego, że posiada tych 10 ładunków wybuchowych, to jest jak razy 10 czy 20, nie? No to pytanie, co miała w domu. A jeżeli chodzi o zabójstwo, to znaleźli jakby narzędzie zbrodni? O ile wstępnie wiadomo, na razie prokurator nie chciał mi tego informacji udzielić, ale z takich podchwytliwych pytań udało mi się wywnioskować, że raczej tak. No czyli... Bo tam są pewnie odciski... No jedyne co ją ratuje to, że Denat nie żyje i nie ma kamer tam. No tak, no ale skoro bo ja to znaleźli, mogę w sądzie podważyć. Skoro znaleźli łuskę, broń, są na jej odciski palców, jest to w biurze od CC, to no to kurwa ciężko, nie? Ale nie ma zeznań kluczowego świadka, jakim jest Denat i nie ma materiału dowodowego w postaci niepodważalnego tak naprawdę, bo prawda jest taka, że ja mogę powiedzieć, że ona była na strzelnicy 10 minut wcześniej, czy strzelała nawet na tym tropie. Łuska, która była na łusce, raczej nie powinno być odcisku. Czyli nie ma dowodów, nie, że ona typa wyniosła z tego. No nie ma kamer, także nie ma dowodu, że ona wyniosła stamtąd. Okej. No to dobrze, to na jej korzyść na pewno. Wiecie, no, ja jestem pewny, że uda mi się wybronić z kary śmierci i dożywocie. I to jest to, co jej wstępnie powiedziałem, że jeżeli nic się nie zmieni, nie dojdą nowe dowody w sprawie, to jestem w stanie to jakoś wybronić. Może jakiś cud się zdarzy, opatrzność boska. Pomodlę się na pewno wieczorem jeszcze dwukrotnie w każdej religii, jaka jest, i może się uda, ale no. Ja nie jestem cudotwórcą, prawo jest zero-jedynkowe, zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, to niech pan jedzie się z nią skontaktować i da mi jakby szybciej znać. No dobrze, to w takim razie przekażę żółtego, jak go spotkam, w pana decyzję. Do widzenia. Już myślałem, że... Zapraszam córkę na wycieczkę. A ty muszę... Dobra, moment. 129, 103. Dobry, jak sobie radzi Dobry. Moje dziecię? Elegancko. Nikogo się jeszcze nie stała. Nikogo jeszcze nie zabiła? No. Nie. Ale ją prawie zabili. No. Jak ją? Kto? Ta wariatka czerwona. Jak ona się nazywa? Kochora. Suzina. Dobra, to my będziemy jechać. Odklejone manie się na maniaku. Słuchaj, jest taka sprawa. Rozmawiałem z adwokatem mamy. Mm-hmm. I ona ma, kolokwialnie mówiąc, nie. Ja wiem, co się stało, także... A wiesz, co jest najgorsze łatwo, w tym wszystkim? Nie było łatwo, no, co? Żółty przyjechał pomóc mi ewakuować dom. No. I policja nas tam złapała. No.
W jego samochodzie było 100 ładunków wybuchowych. Ile? I mu teraz grozi... To wszystko było w naszym domu! Kilkadziesiąt lat więzienia mu grozi. I teraz jest pytanie, wiesz, bo tak... No. Rozmawiałem z adwokatem i adwokat mówi, że... No matka to ma prawdopodobnie dożywotkę, ale może uda się ją uratować z kary śmierci. I... Nie. Mówi, że jeżeli matka weźmie na siebie te ładunki wybuchowe, to raczej ta dożywotka będzie, nie? I się tak, że tak powiem, no zastanawiam, co z tym żółtym zrobić teraz. Oła. No. A dobra, jest okej. Okay. A ja dzisiaj taka jestem. Wiesz, teraz adwokat pojechał porozmawiać z mamą, bo wyszły na nią nowe zarzuty, kolejne rzeczy. Tam coś znaleźli u niej w domu. Dobra, to poczekamy. No. No dobra, jednak znalazłeś, dobra. Tak, tak, zawracałem, żeby cię zabrać. Gdzie ona jest? Ja nie zauważyłem cię, nie? Nie, patrzę, ty przejeżdżasz tam w górę i tak... Tato, tato! Zawracałem! Jasne! No tak! No wiadomo. Dobrze, na GPS-a jechałem. No. Przykładny obywatel. No. Dobra, przykładna córka, po słuchaj. Po prostu gdzieś pojedźmy i ustańmy miejsce. Tak? Tak będzie najlepiej, no. Gdzie jedziemy? Na Montchiliad? Na górę? Nie, nie ma sensu, żeby tak daleko jechać, myślę. Gdzieś tu nawet można na wiatraki. O, na wiatrakach jest fajnie, spoko. Dobra, to tam wyżej. Mów, gdzie skręcać. Na lewo i musisz tam się dostać na tą najwyższą górkę, co mamy po lewo. To zaraz tam jedziemy. No, żółty będzie ma przesrane. I mama tak też, nie? Teraz. Żeby nie było. No, ma, dobra, ma ale co z żółtym w takim razie? No, żółty może iść gibać na 15K. Tak mi powiedział, że tam, no nie wiem, no coś tam, naście lat powiedział, nie? Za matkę, znaczy za matkę, za te ładunki do Alcatraz. Matka to prawdopodobnie dożywotkę ma. Ale jest szansa, że ją z tego wyciągnie. Jeżeli mama ma ładunki wybuchowe w domu i jej znaleźli dzisiaj na przeszukaniu, to w sumie już to nic nie zmienia i ona może przyjąć wtedy te ładunki od żółtego, nie? No i w sumie to idzie gibać za te ładunki i za to i tam raczej już wtedy dożywotka będzie. No i ewentualnie kara śmierci, ale to jakby sędzia się trafił jakiś i teraz pan, że tak powiem, prawnik z mamą siedzi w więzieniu, znaczy na przesłuchaniówce i dyskutują. Słyszysz mnie? A słyszałeś, co mówiłem? Nie, to tak, 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 tak. Dobra. Dobra. Dobra, i gdzie dalej jechać? Tutaj prosto na tą górkę, tam na sam koniec, albo nie wiem, gdzieś tutaj było jakieś takie miejsce. Gdzieś tu w każdym razie w okolicy. Chyba, że chcesz na wiatrak wyjść. Bo tam po lewej drabinkę, zobacz. Do takiego działającego. A myślisz, że to jest rozsądne? Tak. Dobra. To jest bardzo rozsądne. To jest najlepszy plan, na jaki dzisiaj wpadłeś. Usiądziemy sobie, popatrzymy sobie, jak wiatrak się obraca. Dobra. Poza tym jesteś lekarzem, tak? Jak spadnę, to mi pomożesz od razu. Czy mnie dobijesz? Na pewno. Nie no, jak spadniesz z takiej wysokości, to ci na miejscu na pewno pomogę, 100%. Na pewno, przecież ja już tyle razy z grawitacją wygrywałem. No dobra, ale w takim razie co z żółtym? No żółty może dostać 15, nie? Raczej dostanie. 15! No tak powiedział, że naście lat, nie pamiętam ile dokładnie powiedział, nie? Że, nie, że będzie siedział w Alcatraz na pewno kilka lat, powiedział. No teraz pytanie, bo mama też na dożywotę, jak już to Alcatraz, tak? No tak, 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 to na pewno. Znaczy ona ma prawdopodobnie dożywocie albo karę śmierci, ale może też mieć, jakby ten, może to jakoś wyratuje ten prawnik. Czy my stamtąd wrócimy tutaj? Czekaj, ja to sprawdzę. Ja bym została tu. Czekaj, sprawdzam to. Tak, wrócimy. Dobra, to przodem. No ale powiedzcie mi, jak to jest możliwe. Idziemy no. Na wiatrak. Ła. Już się idź. Nie jeszcze wrócimy na wiatrak. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Zabierz mnie na szpital. Ła. Pablo przesyła 3 złote. Mam kluczyki przy sobie. Myślisz, że nie masz ten? Nic. Nielegalnego w tym aucie? Nie wiem, musisz zobaczyć. Nie, nie chodzi mi o nielegalne rzeczy, tylko czy nie masz nic złamane, jak się czujesz? Ja nie widzę nic takiego, ale... Czuję się jak ojciec córki, która powinna mnie uratować. Na szpitalu mogę! Jak dumny ojciec ze swojej córki. Jedziesz na szpital. A odpalisz koguta. A ja mam prowadzić, tak? Oho. Co ty chciałeś na to odpalić? Koguta. Tomasz nie posiadam przy sobie, nie noszę.
Oby wjazd do miasta był przyjemny, oj. Ała. Tak, to nie hamuje i nie skręca, uważaj. No, zauważyłam właśnie. Jak? Nie mów tak do niego, bo zacznie strzelać. Spadłem z wiatraka. Spadłem ludzka. Pierdziele. Walka z moją córką to jest jak walka z wiatraka. Cukrom, cukrom. Bo ty jesteś taka słodka, że na ciebie cukier wołają prawie, młoda. A myślałam, że dlatego, że w krzakach się chowam. Dobra, gdzie cię najbardziej boli? Noga mnie boli. Odbiłem się od krzaka i wpadłem na słup. Dobra, trzeba się podwinąć nogawkę. No, definitiv, dawałeś to dzisiaj na egzaminie. Co robimy z takim przypadkiem? Szynę i trzeba ją dopasować. A nie. Szyny były złe, tory były złe. Nie przyjrzałam się. Ja, wybacz, ale ja wystarczy, że 10 minut spędzę ze swoim ojcem i ja już nie myślę w ogóle nic. Zero, tu chomik nie będzie nadąża. Mamy osobę, która zrobiła 102 metry. O, czyli no, nie tylko ja. Było blisko. Z jakiej wysokości? Więcej niż 100 metrów czy mniej? 10 metrów. A, to ja 10 razy więcej, ała. Nowa żona, kocham ją. Znaczy Sisi. Kocham Sisi, w uszach walczyć o Sisi. Jezu, jak ona jest UW, mać, ja pierdolę. No i wszystko. Dobra. Czyli co, możemy wracać, tak? No, nie wracamy. Nie na wraki, ale gdzieś może niżej, gdzieś niżej, no. No dobra. Czyli dzisiaj skoczkowie na szpitalu. Tak. Miłego. Destiny, ja naprawdę doceniam, że ty chcesz nam zawieźć jakieś statystyki na szpitalu, ale weź nie przywoź ludzi, jak jeszcze ją Mówisz mi, że ja nie chciałam. Ale to był przypadek. Okej. Okay. To był przypadek, ciężki przypadek. No, bo akurat bardzo ciężki przypadek. Kocham Sisi. Ona nie jest UW. Wcale nie przeszła właśnie przede mną i wcale nie stoi przy tym samochodzie i wcale nie zapytam o numer. Kocham Sisi. Sisi jest ważniejsza. Kocham Sisi. Mniejszy to ryzyko. A, będę prowadził, masz, wiadomo. Masz. Kluczyki mi oddajesz? Dzięki. No wiadomo. Ty to córka jednak jesteś. No wiadomo. Halo, Wade. No. Dobry wieczór, panie Giorgio. Dobry wieczór, panie Wade. Dostałem licencję, odebrałem ją. Fajnie, Wade. Nie mogę teraz rozmawiać, jadę na spotkanie z moją córką. Aha, mów, bo będzie chciał przyjechać. Chciałbym się po kiedyś umówić na strzelnicę? Nie chciałbym się umówić na strzelnicę, Wade. Ale ja ten, bo pan umie strzelać, to pan mnie nauczy. Wade, ja umiem strzelać, ale palcówkę tylko dziewczyną, wiesz? Ja z pistoletami nie mam. Słyszałem, że pan ma tyle córek. Możesz nie mówić takich rzeczy. Musiałem się zareklamować, siwej. To zapraszam i mogę amunicję panu sprzedawać, jak trzeba. Potem to dogadamy, Wade. Dobra, to dobranoc, miłej nocki, spotkania i pan pozdrowi Destiny. A, pozdrowie Destiny, no na Cześć. Razie. No to o czym my gadaliśmy? O tym, że żółt, nie wiadomo co teraz zrobić z żółtym, a Carrington jakkolwiek może jeszcze go bronić też? No, z żółtym ciężko jest ten, albo no 100 ładunków, nie? Oni mogą go wypuścić tak, o, tak, i zero przypału, tylko on musi powiedzieć, że to nie było jego, tylko Sisi. No ale wtedy mama ma dożywocie. Wtedy mama ma już teraz ma bardziej mamy niż żółtego, tak. Bez obrazy, ale... Powiem tak, no ja uważam, że że mama jest ważniejsza. No dokładnie. Mama jest ważniejsza. Najważniejsza. Tak, tak. Razem z tobą, tak, tak. Ty i mama jesteście najważniejsze. No, więc wydaje siwa mi się, nic nie znaczy, że... Siwa nic nie znaczy, wcale nie jest UW. Wcale nie jest UW! Co? Jakkolwiek, jeszcze raz. Carrington nic nie zdziała kompletnie z tym, że to, nie wiem, było na terenie, nie wiem, innym i że ktoś mógł to podrzucić, no nie wiem, no cokolwiek. No nie wiem, no to Carrington teraz z nią rozmawia, teoretycznie na komendzie, wiesz. No, ale co z żółtym? No, pytanie, wiesz, bo jeżeli u mamy teraz znaleźli te ładunki, to co? Nie wiem, właśnie, czy byśmy nie mieli kogoś, kto by chciał za żółtego wyrok odgibać? Ale co, wiesz, co mi się nie podoba? No? Że oni... No bo, okej, już pewnie wiesz o tym drugim mieszkaniu, bo mama kupiła mi mieszkanie. Tobie? I ono miało być, tak, kupiła mi mieszkanie, żebym ja je miała, żeby to był mój taki safe place, jeżeli cokolwiek by się działo, na przykład czytaj, jak teraz dzieje się z Nevadą. A mama mi powiedziała, że kupiła te mieszkanie po to, żeby je sprzedać dalej. No, kupiła je mi. O to chodziło. No nie wiem, może chciała potem je sprzedać, żeby kupić coś lepszego. No jakby w każdym razie zamysł był taki. No, ja tak przynajmniej od niej usłyszałam. Nie mam pojęcia. W każdym razie ja miałam do niego też klucze i tak dalej. I dziwi mnie to, że pojechali najpierw do mieszkania, którego ona jest współwłaścicielem, a nie właścicielem. Rozumiesz?
Oni nas obserwowali prawdopodobnie, wiesz, chyba postawili pod każdym mieszkaniem tajniaków i jak widzieli, że my tam coś przenosimy, to się w nas po prostu na dzień dobry. Czyli poszli do tego pierwszego mieszkania, gdzie zauważyli was. No, ogólnie myślę, że wszystko obstawili, ale nie, to jest niemożliwe, bo ja księdza wysłałam do tego drugiego mieszkania, żeby wyważył drzwi i wyniósł wszystko z niego. Więc tego jego też by złapali, to nie jest możliwe. A może był bo ja się trochę ociągałem, wiesz? No nie wiem, ale wydaje mi się, ja się trochę ociągałem, ja byłem na takim chillu, co to wynosiłem. Ja w ogóle nawet się nie śmierzyłem, tak szczerze. Ja byłem pewien, że tam się zdarzy. No to mądrze zrobiłeś, mądrze. No bo wiesz, zanim do mnie doszła wiadomość i tak dalej, to już było dawno wiadomo. Wiesz, ty jak wysyłałaś mi SMS-y, tato, to co, szybciej z księdzem gadałaś? Szybciej. No to on pewnie wywiózł, a oni nie zdążyli postawić jednostek, ja wiesz, co na chillerze. No właśnie dlatego robię na chillerze, bo by, wiesz, ona jest współwłaścicielką, to co się będę pieszył, no przecież zanim zjadł wszystkie chaty. No. I wiesz, dla mnie to jest takie dziwne, że pojechali mimo wszystko najpierw tam, a jakby, wiesz, tak jakby jeszcze ciebie gdzieś tam chcieli, tak... Może chcieli, no. Nie wiem, ale jest to dla mnie dziwne w każdym razie. Najpierw się jakby sprawdza te właścicielowane, no nie wiem, jak to odmienić. Czyli co, żółty musi siedzieć, no. A ja nie chcę tej decyzji podejmować, to twoi tam... Jak powiem, no, że żółty nie idzie siedzieć i mamy zamykają na dożywocie, to tracę córkę, to jakby to nie jest w ogóle, to nie jest nic, to nie no, jest... Nie ma jakby nie szans, jest, żeby tutaj mamy w, na dożywocie, no nie, mamy trzeba wybronić. No tak, no mamy trzeba wybronić. A on gadał z adwokatem? No i powie, jest w na mamę fez, nie? I on się pyta, co on ma powiedzieć, jest w ale jakby czeka na moją decyzję. Bo on to najchętniej by się na nią rozpisał, no ale nie można się rozpisać, tak? Aha, chyba, że nie, za... no to niech siedzi, to niech kurwa siedzi. Chyba, że Cici zadecyduje, że ona to bierze na klatę, to wiesz, no to jakby nie będziemy się tam kłócić, ale... znaczy on mówi tak, że to kurwa, że on przyjechał tylko pomóc, przez to teraz ma wszystko przeszukane, ma tam przypał. Ale on chyba wiedział, na co się pisze. No tak, no to wiadomo, że oni się muszą liczyć ze wszystkim, nie? No właśnie. No, Cici mi napisała właśnie wiadomość. Wiesz, jaką mi by napisała wiadomość mama? Nie wiem, co robić. Mam wybierać ja albo żółty. Zapytam się, a jak ona czuje. Ładnie. Ale normalnie adwokat czy prokurator kazał wybrać? Myślę, że adwokat jej mówi, że żeby podjęła decyzję pewnie, bo by chciał, nie? Ale mamy widok. Ja pierdzielę. Na więzienie. Przypadkowo. Dobra, ja... mama napisała SMS-a. Teraz takiego. Teoretycznie przeze mnie siedzi w celi, a praktycznie to pogarsza moją sytuację fest. Jeśli w banie było wszystko, co było w domu, to kaplica. Było tam tylko 100 kg ładunków. Dobra, napisałem jej, co było w tym wanie i zapytałem się jej, co było u niej w domach. No w tym drugim nie było nic, bo o to ksiądz zadbał, wszystko wyniósł. U niej nic, mieszkanie clear. Idąc logicznie, no to wiadomo, że ja powiem mamie, że ma tego nie brać na siebie i że on wiedział, na co się pisze i że nie powinno tak być, a praktycznie należy decyzja do niej i ona jest upartą kobietą i nie wiadomo, co ona sobie postanowi. No tak. Ważne, tak, żeby na pewno wybronił ją od kary śmierci. To jest jakby, to musi być must have. No, potem możemy... Tak, masz potem możemy składać apelację do usranej, tak, śmierci i będziemy próbować ją jakoś z tego wyciągnąć jakkolwiek, ale no pomoc, to jest teraz to ona jeszcze musi zadecydować faktycznie, żółtego, jak ma być z tym żółtym. To jest najgorsze, to zepsuło wszystko chyba. Gdyby ktoś sobie tak powoli nie wynosił rzeczy. Kurde, no wiesz, ja powiem tak, to ja tak na 84% to mamy zaraz mówię, że ma tego żółtego, nie? A, takie buty! No, ale pamiętaj, że ja zawsze za mało stanę, nie? No, czyli teraz tak naprawdę decyzja należy do niej. Ja bym nie chciała. Tak. Nie chcę. No ja też nie chcę, żeby mamę zabili. Ten adwokat też mówi, że jakby ona nie ma na nim nagrań, że to ona wyniosła tego chłopa w ogóle, że tam była. No to właśnie, jakie oni mają dowody w końcu? Łuska, jej broń, kula. Są ślady jakiekolwiek, tak, odciski, tak, palców, cokolwiek? Znaczy, są? No, wszystko jest generalnie. Podobno narzędzie zbrodni jest, czyli... Tym... I na nim też są jej odciski palców. Tak, to jej pistolet był, no. Jest kula, jest łuska, jest krew w jej gabinecie, jest broń, z której został zabity. Wszystko jest w sumie. W ogóle nie posprzątane. Nic nie posprzątane, ja nie wiem, co na Piernicze, twoja matka, mamo. Twoja matka, że tak powiem, powinna dostać liścia za debilizm, który się tam ewidentnie wydarzył. Ewidentnie się jakoś, nie wiem, dała ponieść się.
nie zaznaczyłem. Nie wierzę w ogóle w to, że to się stało, ale najgorsze jest to, że to nie był tylko członek IRS-u, to był też medyk. A, czyli ona jeszcze lekarza zajęła przy okazji? Mhm, on tak. Był medykiem i to jest jeden z takich medyków, Klaudiusz, którym ja tam siedziałam pierwsze dni, i który w sumie to mnie tak zachęcił do tego, żeby... A taki żeby... był ciężki? No, był ciężkim charakterem, nie wiem jaki był, jeśli chodzi o IRS, ale jako medyk to ja się z nim raczej dobrze dogadywałam. Nie miałam z nim problemu. Czemu ona do niego strzela? Ja tego nie rozumiem. Nie wiem, nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, nie rozumiem tego za grosz. Tak mi szkoda tego żółtego. Może byśmy właśnie spotkali się, nie wiem, jest Antek i tak dalej, żeby oni też w sumie wypadało się. Albo Travisa i tak dalej. Masz numer Travisa Antka? To raczej nie mam. Tak, mam. Zadzwoń może do niego. Dobra, już dzwonię. Dzięki. Halo, słuchaj, czy masz czas? Masz czas? Bo dzień jestem z tatą i wypadałoby przegadać jedną bardzo ważną kwestię, a nawet dwie. Gdzie się tata chcemy spotkać? Przesyła 50 złotych. Na dachu. Najlepsze jest to na dachu? Jakim dachu? Na dachu po kierownik. Na dachu po kierownik. No, także ho, będzie za chwilę. Przemyślałem to, ale chcę najpierw znać wasze zdanie. Oho. No i co przemyślałeś? Przemyślałem rozmowę z młodą, bo też z nią długo gadałem o tym, ale sytuacja wygląda tak. Albo Sisi bierze na siebie 100 ładunków, które wczoraj znaleźli policjanci w samochodzie żółtego u nas w chacie i ma karę śmierci prawdopodobnie, a co najmniej dożywocie. Albo żółty bierze te ładunki na siebie, idzie na kilka lat do Alcatraz, dostaje pewnie z bańkę 2-3 kary i Sisi prawdopodobnie będzie miała w najgorszym wypadku dożywocie. Znaczy karę śmierci też w sumie, ale to będzie łatwiej wywalczyć dożywocie w najgorszym wypadku. Co myślisz, Antonio? Dajesz teraz taki wybór? Tak. No, to nie jest wybór wręcz, nie? Bo dla mnie to nie jest wybór, ja wiadomo, że wybiorę mamę. No dla was nie, ale tak z mojej perspektywy. No dlatego właśnie chcieliśmy jeszcze, no jeszcze chłopaki mają dojechać. Ja powiem tak, z mojej perspektywy osoba, która zawiniła, powinna ponieść konsekwencje w jakiś sposób. Ale... z racji takiej, że grozi tutaj kara śmierci. Cycu przesyła 3 zł. To jest właśnie lipa. Co jest dużym wykrzyknikiem w tym wszystkim. To jednak ta druga opcja i poświęcenie żółtego bardziej mi się tutaj widzi. Ja uważam, że 3 miliony można odrobić, ale życia nie da się odrobić. Otóż to, no. Gorzej, jak nam się pokrzyżują plany, tego wyślemy do Alcatraz. A ją a nie uniknie kary śmierci, no. To będzie wtedy Musimy mieć pewność tego adwokata, że on ją wyciągnie z kary śmierci. No, tu trzeba jakoś się zabezpieczyć, żeby mieć jakąkolwiek gwarancję. To prawda, kiedy jakąś procentową. Czyli wyrok potem się uprawomocni, to już jest koniec. Przekupmy sędziego. Stary, jak należaku. Ja już wiem wszystko. Ja już tak siedzę na kozaku, bo ja już wiem wszystko. Ja już się dowiedziałem. Ja lubię wiedzieć, stary, wszystko, nie? A jak już wiem wszystko, to wiem wszystko. Siadaj, różowy, co stoisz? No ten, zdejmuję czapeczkę i ten. To jest tata Wejda. Kultura. Tata Wejda. Witamy tata Wejda. Co? Siema. Co? To jest tata minęło. No. Wejd do niego normalnie, tato i... Tatusiu do niego wołała. Tatusiu, tatusiu różowy, Wejd kupa, Wejd kupa. Skrócie, zrobiłem. Różek, halun. Co? Za matkę. No do cholery! Pogodziłem się z tym faktem. I ostatnio Wade k***a podchodzi do różowego na ekscelencie i ja go podpuszczam, żeby do niego powiedział tatusiu, a on takie o daddy! Ja pier... Młoda, nie załamuj się. Elo k***a. Siema, Fedrona, dobra noc. Co tam? No, jest sprawa. Wszyscy na miejscu, czy jeszcze ktoś? Ej, Destiny, teraz uświadomiłem, że jakby jakimś cudem był z tobą, to byśmy byli rodziną wszyscy. Tak, byśmy moim... Te... O Jezu. Ktoś jeszcze idzie, czy wszyscy? O ja. Siary jeszcze nie ma, nie? Siary, nie. Teściu. Siadaj, sowa na dupie, co byś stał. Teściu Różek. Spokojnie, ja postoję. Teściu Różek i chce ktoś z was kupić 8 kilo zioła za 1,5 bańki? Nie, ale ja wam powiem jedną rzecz. Gdybyśmy mieli bunkier, to nie byłoby dzisiaj dylematu. Prawda. Gdyby był bunkier, to nie byłoby problemu. A tak, to jest problem. Chodzi o to, ja ci powiem tak, gdyby nie to, że ktoś mi nie przekazał dalej informacji, to w ten konwój wpadło się 5 priciarzy na długich. A jakie informacje nie przekazał dalej? Takie, że priciarze w razie W mogą pomóc i się wpadać z 5 długimi w policję i na spokojnie to odbić za nas. Ale im trzeba coś zapłacić za to, nie? Tak.
Tak. Plus ewentualnie jak stres są długie, to pewnie by płakali o nie. Nie. Nie, to to oni mają tyle... Niektórzy mają wyjeżdżać takie rzeczy. Oni mają tyle broni, że mają wyjeżdżać zaraz. No oni ogólnie co pierdolą, nie? Badawca, tak samo co do aktualnie sytuacji żółtego, jak i sesji, proponują, że mogą wystawić dwie piątki na długich i się w oba konwoje. Dobra, słuchajcie, to ja powiem może o co chodzi, jak już wszyscy jesteśmy. Sytuacja wygląda następująco. Rozmawiałem z Carringtonem i żółtemu grozi kilka milionów dolarów grzywny i minimum kilka lat w Alcatraz. A kara śmierci, co chodzi? A CC grozi aktualnie możliwe, że dożywocie i kara śmierci. I teraz tak, jak CC na siebie weźmie ładunki, to ma gwarantowane dożywocie, a kara śmierci jest prawdopodobna bardziej, o wiele bardziej niż teraz aktualnie. I teraz, jaka jest wasza opinia? Czy CC powinna ryzykować, że w sumie to już jej nie zobaczymy? Bo nawet jak ucieknie, to i tak ją kiedyś złapią ją w od tego więzienia i tam będzie siedziała tą dożywotka, z Alcatraz odbić nie jest łatwo. Operacja plastyczna dalej wchodzi w grę, tak. Pamiętaj. Ale czy po prostu dajemy tak. Żółtego, żeby poszedł siedzieć, odpracuje się jego dług, nie będziemy ryzykowali tym, że CC zginie. Jakie jest wasze zdanie? Ja już opinię mam wyrobioną i w sumie to postanowiłem, ale waszego zdania chętnie posłucham. No to niech Antek mówi, potem Dima zrobię takie. Bo to też jest pytanie, jeżeli żółty weźmie na siebie ładunki, to czy wchodzi kara śmierci też u niego, czy nie? Raczej nie. Raczej u niego to będzie kilka, tylko do ja tak może lat. Wtrącę, generalnie tylko żółty nie miał przeszukania no, reszty, tak, kurwa, go trzeba, reszty, nie? Żeby on nie miał przypału, to będzie trzeba jakby w momencie, kiedy on będzie jechał na przeszukanie, serio to odbić, nie? Tak, tam już. Tak. Trzeba będzie to odbić. Ale to na długich, to już trzeba na długich. Tak, to już na długich, to się nie... Płacimy komu to trzeba, żeby ten... Informacja, żółty z tego co mówił, to ma w k***e rzeczy różnych, w tym termity między innymi no. I bronie policyjne w vanach, więc... No on ma w stafo, bo ja widziałem co on tam ma i to jest k***a, będzie miał... Niech on idzie, wiecie... Do tego się dorwą, to jest k***a. Niech on, kurwa, niech odbiją po prostu go z tego odbicia, niech wyczyści samochody, niech idzie się z tego Alcatraz przeżyje, ta, nie? Ta, ta. Kilka lat. Uważa, żeby rzeczy komuś przekazać. Jeszcze jak sam się zgłosi, to wiesz, może na niego przymkną oko. Ale ta, no, biorę to dobra. Odbijcie i no ale ja, co myślicie, że CC powinna to wziąć? Lećmy to, po kolei, może najpierw niech się każdy wypowie, Antek, Dima, Róży, ja i tak w kurde, ja nie wiem, bo tu jest ten problem, że kurde, dobra, jest ryzyko, że żobra, spoko. Się wypowie. Takim kółkiem no, do ciebie. Ja powiem tak, to jest jednak ludzkie życie i CC tutaj zawiniła, więc jednak poszedłbym w to, że trzeba poświęcić żółtego, ale z CC trzeba wyciągnąć wyczerpujące konsekwencje, bo tego też nie można tak zostawić. Ta, musi odrobić karę dla żółtego, to na pewno, to jest w jej gestii, by mu to wynagrodzić. Coś z tym trzeba zrobić, bo to bo ona z tego, co od was wiem, no to odjechała motyw na poziomie świeżaka w ekipie. Nie rozumiem, jak, nie jak tego nie posprzątała. No, nie przechodzi mi to przez głowę po prostu. I przez jej odjęcie teraz wszyscy ubolewają i jeszcze żółty ubolewa, który chciał tylko pomóc. A żółty ma tak za darmo, tak. Że to jest chwilę. Ja no. Mogę wyjaśnić plus minus, dlaczego CC tego nie posprzątała. Dlatego, że chciała go postrzelić. To, że go postrzeliła w takie, a nie inne miejsce, no to już inna sprawa i skończył się to. Ale tak to wiesz, jak już go postrzeliła, to wystarczyło przyjść, zebrać łuskę, wyczyścić dywan, chociaż wiesz. No to... dywan. No. Broń, kurwa, na przykład. Jakby nie patrzeć, pamiętacie jak była wojna z dojem? To kurwa, na każdą akcję samochód, kurwa, kradziony. Przebrania, wszystko, kurwa, na pełnej profesce. A ona, kurwa, nie dość, że face to face mu wypierdala tubę na dzień dobry, to jeszcze przy okazji go, kurwa, nie posprzątała. No, no my jeszcze paliliśmy ubrania, wszystko. Wszystko dobra. Było dobrze zrobione. Podsumowując, poświęcić żółtego, ale z CC wyciągnąć wyczerpujące konsekwencje i to jest moje zdanie. Dobra, dalej Dima. Jak CC weźmie na siebie ładunki, to jaka jest lipa dla żółtego wtedy? Żadna lipa jest dla żółtego. Praktycznie jedyne co mu mogą dać to współudział w przestępstwie, dlatego że pomógł jakkolwiek to transportować. No tak, ale wtedy nie idzie się daleko teraz na pewno, nie? Ma zmniejszony wyrok. A CC prawdopodobnie ma śmierć. Prawdopodobną karą śmierci. Okej, okay. Ale to wiecie, no, to i tak jest chuj, bo tu chodzi o to, że żółty spoko, musimy go odbić. Jak go nie odbijemy, to i żółty ma i CC ma przestępstwo. To no jest takie no. Błędne koło, że to... Mama trochę musimy, racji. To prawda. Wszystko musimy zrobić perfekcyjnie, nie? Bo jeden błąd i wszystko się... A to nie jest pewne, że to zrobimy. No właśnie. Powiem tak, no jest taka szansa, że nas wszystkich uzbroje w 50, nie? I że wszyscy pojedziemy na to odbicie wtedy. Mi się wydaje, że 50 to nie starczy. Jak tamten z długą znowu wyleci na dach mi i mi
Jest magazynek, to właśnie. Ja nie powiem wam taki chwilowy przerywnik. Dzisiaj była idealna okazja, żeby im wpierdolić i odbić CC, dlatego że zamiast 8 złotowców z brońmi długimi, było tylko 2 z bronią długą, aczkolwiek wyszło jakby. Wiesz, jaki jest problem? Że na żółtka to jeszcze może nie będzie długich wszystkich, ale na jej karę to będą wszyscy w długich spompach. A, ja myślę, że żółty nie będzie aż tak uzbrojony. Tam będzie pewnie z 2-3 długie może max, a na CC to będzie full. Ja myślę, że tam pompy. Nawet długich nie będzie. Ja obstawiam, że nie będzie różnicy i będą tak samo. Nie, nie. Ona ma o zabójstwo sprawę, to ja się nie dziwię, że oni jeżdżą na słocie i na pełnej ale on ma tak naprawdę terroryzm. Gdzie jak my mieliśmy jakieś terroryzmy czy coś, to tam nie było słotu z długą, tylko co najwyżej był słot byli broni. No właśnie, nawet na takich konwojach to było chyba z 4 słatowców i pozostali to byli policjanci. Tylko no tak szczerze, nie? Bo może ta policja ostatnio coś jakaś jest inna. I na przykład dzisiaj jak nas odbili, nie wiem czy słyszałeś, ale wtedy wy Dolara, Dima i całą resztę się kurwa słot na długi, gdzie my mieliśmy odbicie z tak. No tak, ale to było odbicie z tego, jak CC jechała. Jak CC tam jechała, stare, to się nie dziwię, że po prostu jednostki tam były, wiesz, uzbrojone w ten sposób, nie? No jechali po prostu. No, a jak będzie jechał sam żółty, no to już nie będą wieźli CC, więc na chuj mają być aż tak uzbrojeni, to ich tak, nie zależy wtedy. Pytanie, tylko wiesz, pytanie, bo my teraz jakby CC odbijaliśmy za każdym razem chyba, no, bo tak. To tam słyszałem, to... Czy pytanie, czy oni nie pomyślą, że żółtego też będziemy odbijać kilkukrotnie? Nie, myślę, że oni po prostu wiedzą, że ona ma karę śmierci na sobie i dlatego jest tak chętnie odbijana, nie? Mi się daje, że słatowy jest to ma wyjść to, co się dzieje, tylko po prostu idzie przed siebie. Tylko no jakby te akcje z żółtym... Tylko wiesz, no słatowcą są jeszcze ludzie, którzy myślą, nie? Ciekawostka, komanderem słotu jest Mason Murphy. Druga ciekawostka, mówisz, że myślą? Otóż nie myślą, dlatego że dzisiaj podczas chociażby tej strzelaniny, co ją próbowaliśmy odbić, jak leżałem już na dachu, bo mnie postrzelił słotowiec, on biorąc mnie krzyknął do drugiego słotowca: ej Mason! I później się okazało, że się miał do niego setka powiedzieć, bo mieli jakiś pseudonimy tylko ustalone. To akurat muszę przyznać, że oni z grani nie są, bo tamten na dachu został na binie wczoraj, co w trójkę próbowaliśmy coś zrobić, to podjechała... Dobra, ale od tematu, to nie ma znaczenia chyba. Dobra, no to wypowiadajcie się dalej i dokończmy jedną kwestię. No, to z tym żółtym, to musimy po prostu idealnie odbić żółtego, bo jak go nie odbijemy, to i żółty będzie miał i Sisi będzie miał No ale żółty nie będzie miał tak... Na Kaksisi, bo kara śmierci Alcatraz, tak, którego... Tak. Tylko on ma tak wany wypełnione różnymi rzeczami, że mu mogą też... Tylko ja mam to, że on ma też i nie dyrze, że stracimy pełno rzeczy na napady i inne, bo żółty ma dużo tych rzeczy. To jeszcze jego bagażniki są wypełnione takimi rzeczami, że mu mogą nawet karę śmierci dać. Wiesz, kurwa, żółty ma na dwa wystawy na flakę dwójkę, nie? Karę śmierci dostajesz, kurwa, jak od... Jakieś ciężkie gówno. No to by mu dali jakiś bardzo duży wyrok, no ale jesteśmy stratni, pełno rzeczy i jeszcze... Dobra, jedyne, którą dobra, przejdźmy do rzeczy, do tego co mieliśmy. Jeżeli uda nam się odbić CC i wyciągniemy konsekwencje względem tego co zrobiła, czyli że będzie musiała spłacić do żółtego po prostu dług, no to ja jestem za i żeby żółtego odbić przed przeszukaniem, żebyśmy wszystko mogli odzyskać, no i ja jestem za. Nie wiem jak inni. Ja myślę, że CC w mieszkaniach, w samochodach, kurwa, w całej reszcie ma tyle, żeby oddać żółtemu, nie? Ona, czy coś ma, bo miała przeszukanie, to właśnie dobre pytanie. No ale w samochodach, no chodzi o, że samochody, nie? Że wartość samochodów i nieruchomości. Dobra, to ja teraz powiem tak. Akcja jest tak. Jeżeli żółty zwali winę na CC, to CC grozi krzesło, a żółty jest wolny. Jeżeli podzielą tę winę między siebie, to prawda jest taka, że mają... No nie mają zagwarantowanego krzesła, z czego jak gadałem z Carringtonem, to nie powinno na 99% być kary śmierci, jeżeli by się nie udało odbić CC i poszłaby do Alcatraz, to dalej byśmy mogli coś kminić. A tak, jeżeli zwalimy całą winę na CC, to jest jednorazowa próba odbicia, która jak się nie uda, to mamy kurwa gdzie, nie wiem jakie jest wasze zdanie, moje zdanie jest takie, że jeżeli jesteśmy ekipą, to powinniśmy się trzymać, a nie pozwolić komuś zdechnąć. No dobra, no to teraz ja ci zadam jedno pytanie. Czy jeżeli ona go zabiła, tak? Postrzeliła w finalnym efekcie chyba. No dobra, czy w temacie tego, że za zabójstwo pewnie będzie miała dożywocie lub karę śmierci, tak? Ej, właśnie. Z tego, no dobra, czy jeżeli będzie miała 100 ładunków i się przyzna do tego, czy to coś jej zmieni? Tak. A gdyby udało się przerobić zabójstwo?
mi się wydaje, że właśnie ale nie. Czekajcie, bo on nie zmarł od razu po tym postrzale. W sensie on potem wyszedł ze szpitala w ogóle i chodził i rozmawiał i on jakby normalnie funkcjonował przez jakiś... Właśnie i chodzi o to, że jakby przerobić zarzuty na to, żeby ten adwokat załatwił to, że z zabójstwa na ciężki uszczerbek na zdrowiu, z którego skutkiem była śmierć, to zawsze jest łagodniejsze. No tak. Dalej, ale to jest dalej łagodniejsze. Tak, prawie no. To jest łagodniej. Teraz rozkminiamy to, czy ona ma po prostu powinna wziąć ryzyko tego, że dostanie na 90% kary śmierci, biorąc ładunki, nie? Bo tam reszta to dobra, wiadomo. To ja ci różowy teraz wyjaśnię też, odwołując się do tego, co zapytałeś. No tak. A czekajcie, a jakbyśmy na przykład przerobili jakieś nagranie i wjebali jakąś inną osobę, że tego Wana podpisali, by usunąć wyroki z tego i tego? Bo nam dzisiaj o tym gadałem, jak się pojawią dowody tak późno, to będą podejrzane. No masz teraz dowody, które ci się pojawiają nagle po tym wszystkim, kiedy oni zebrali wszystko tak szybko. No to jest podejrzane. Tym bardziej, że przy Wanie, z tego co się nie mylę, to postrzelili kilka osób, które później odbijaliśmy ze szpitala. Nie postrzelili na pewno tego i nie wiem, kto tam jeszcze był, Sowa? No, z czego siebie i Sowę odbiłem razem z Siarą i Chudym i no Żółty był już gdzie indziej. Całkowicie. Wiecie, ale my też trochę dywagujemy na temat podjęcia ryzyka albo niepodjęcia tego ryzyka, bo jakby nie patrzeć, czy my pójdziemy na jedną opcję, czy na drugą, to jest albo ryzyko, że mimo tego, że wsadzimy Żółtego za kratki, to mogą przyklepać Sisi karę śmierci, mimo tego, że na przykład będziemy próbowali odbić Żółtego w drodze na jakieś przeszukanie, możemy te odbicie i możemy nie podołać, więc albo bierzemy ryzyko, albo nie bierzemy ryzyka. No. No, znaczy ryzyko i tak jest, no ale czy jest większe, czy mniejsze, no, i tak jest ryzyko w aktualnie, w każdej dobra, kwestii. A może pokańczmy to pierwsze, niech każdy się wypowie i potem będziemy dewagować inne sytuacje. Uważam, że jeszcze ci dokończę. Uważam, że po prostu ta i ta opcja jest tak ryzykowna, że to po prostu musi nam się udać i tyle. Nic jest bus albo przewóz i tyle. No tak, no. Czyli po prostu w jednej i w drugiej sytuacji idziesz na ryzyko, tylko na które? Na kim skończyliśmy i niech dopowie teraz na Blue swoje Face zdanie. Tak. Moim zdaniem ryzyko jest mniejsze. Jak kary są podzielone na dwie osoby, dlatego powinniśmy to tak zostawić i próbować odbijać dwa konwoje, bo z tego co ja tutaj rozumiem, bynajmniej z waszego toku rozmowania, to chcielibyście wypić wszystko na CC najlepiej i wtedy mamy all-in, stawiamy i lecimy. Albo odbijemy, albo leci na karę śmierci. No, ale a jak ją odbijemy, to musimy jeszcze lecieć, zmienić jej dane, operacja złote. Plastyczna, ja cała reszta. No dobra, ale patrz, zrobimy połowę na Żółtego, połowę na CC, to jak nie odbijemy Żółtego, to ten będzie miał No tak. Ale odbić Żółtego mamy jeszcze kilka podejść, dlatego że najpierw będzie miał przeszukanie, później będzie miał rozprawę i później dopiero będzie miał wyrok. Czyli mamy to nie chodzi o to, jak Żółtemu uratujemy rzeczy samochodu, to Żółty idzie śkibać, ma rzeczy schowane, dostaje karę, Sisi odpracowuje, jest luz, nie? A tak to Sisi, idzie na karę śmierci, jest do dupy, nie? I tam jest jednego człowieka mniej, moja córka nie ma matki, ja nie mam żony, będę musiał szukać kolejnej, jeszcze na policjantkę trafię i będzie kurwa, nie? Ja mówię, jak na moje powinniśmy stanąć na tym, żeby... Cisza. Dwa wyroki były, tak jak teraz są, odbić Żółtego, a raczej inaczej, próbować odbić Żółtego z przeszukania, czy uratować mu wszystkie rzeczy. Wtedy rzeczy transportujemy, Żółty idzie się oddać, dostaje dzięki temu teoretycznie mniejszy wyrok, na plus doliczoną teoretyczną ucieczkę z konwoju, zależy jak policja to potraktuje, ale skończy na tym dość dobrze. I wtedy odbijamy jeszcze osobno CC. To niech się teraz Destiny i reszta wypowie. Znaczy ja dużo nie mam wam do powiedzenia. Ja rozumiem tam ziomale ponad lale czy jakieś inne takie rzeczy i tak dalej, ale dla mnie to nie jest żaden wybór. Mama tylko i wyłącznie Żółty, no to jest dla mnie, wiecie, Flamko! Nie wybiorę Żółtego Flamko! Ponad mamę. Cześć! Bez szans. Sowa? No co, ja powiem krótko, tak. Każdy zna pewnie moją decyzję, wie co myślę. Ja pójdę za większością, ale tu nie chodzi o to, bo no moje zdanie jest krótkie, tak, 3 litery, wiadomo. I nie, 3 litery, ale to jest jeden... Ma 4. No właśnie, chodzi mi bardziej o to, nie, że to ona odjebała i to ona chłopa i no nie wiem, moim zdaniem nie powinien za to odpowiadać Żółty, no ale ja no, zrobię to co będziecie robić, tak, to co wy wybierzecie, no wiecie o co mi chodzi. Siara? No ja się podpinam do Sowy, szczerze. No, pójdę w ogień, ale
uważam, że Sowa ma rację ogólnie w tym temacie. Owszem, jakby CC odwaliła i to jakby każdy z nas dobrze wie, ale ja jakby... Chłopaki, tu już jest dawno przesądzone, tu już jest dawno przesądzone. Ma racji. Tu 10 klocka wpadło. No i co, nie? Jakby żółty czego 5,5 na siskę, nie? Na siebie, niech dostanie wyrok. Na przeszukaniu się go spróbuję odbić z pozytywnym skutkiem. I kto? Na co? CC... Ja na nich Disa grałem już Sowa, mają przy... A kto to dobrze, możesz... Ale nie możecie, tak, nie możecie tego tak traktować, może. I może to ja się k***ę na zakręcie i umrę no zaraz. Dobra, nie dobra, życie, dobra, to, powiem to wam jak ryzyko. Będzie, powiem jak wam będzie. Ja mam k***ę minę, przygotujemy takie k***ę odbicie, że będzie pierdolę. A szykujcie gnaty, szykujcie tych pryciarzy, k***ę, żółty będzie wolny. I żółty będzie k***wa przede wszystkim, a potem złapie, a już mam k***a ten plan. Kto tam będzie k***a żółtego sądzał? Sędzia? Prawdopodobnie sędzia. Tak. No to nie, sędzia no, może jakiś no to myślę, że... Sowa, sobie damy ściechę mefedronu i zostawimy go z sędzią na 5 minut tyle. W pomieszczeniu i zastanowimy się, czy sędzia będzie skory, żeby żółtego w taki wyrok. Kurwa, o, ja... o. Już jest normalny. To chyba było obetnięcie, kurwa. Przejście było tak zwane, przejście. To było smooth, nie ma co gadać. Jak potrzebujemy ludzi, to przynajmniej 10 pryciarzy z długimi... Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, kurwa, moja dziewczyna będzie zapierdalała, kurwa, i będzie, kurwa, zarabiała pieniądze teraz, mam to w ch**u. A jak będzie trzeba, k***a, to będzie burdel malą w Vanilla Unicorn. A będę mógł to odwiedzić? Ja. No. Tylko pytam. No. Popytał wielbłąda ci, dobra, k***a, słuchajcie, ja spierdam. Wszystko wiemy, co powinniśmy wiedzieć. No dobra. Co? No dobra. Więc macie... Czyli co, poczekaj, czyli generalnie... z co no, ładujemy się na dwa konwoje i k***a... Ładujemy w tą policję taką k***a... Ja spróbuję załatwić w ciągu 24 godzin taką wielką bombę do wybuchu, do wyjebania w powietrze. Czyli ogarnie się kałachy od czyli tego... Czyli żółty bierze wszystko. Jeszcze jedno. Kartel musi wyświadczyć nam przysługę, więc nam da bronie długie. Niech nam dają kałachy. No, małpa. Pogadam z nimi. Jutro z nimi pogadam. Jak chcesz, no. To jeszcze pliciarze chyba chcieliby opierdolić jedną M4 i mają chyba 5 min aktualnie, o ile nie więcej. Powiem tak, priciarze to by chcieli wszystko zgarnąć z tego konwoju, dlatego się chcieli my się na kałachach, zgarniemy długą ze słotowców i jakoś to zrobimy. Jak będzie pompa, zamawiam pompę. To na się... pewno Moda, nie ty masz zakaz wypowiadać się na możesz jedzenie w McDonaldzie, co nie wierzy. Ja im psychę po prostu szkolę, żeby oni was byli gotowi, bo jak ja ich pierdolę na streamach 2-4 doba, ty co, przestałeś potem... się odzywać nagle? No wiesz, trzeba tutaj wymyślić plan, nie? Jak to wszystko rozegrać. Ale mamusia nie może zginąć. Chyba, że ją zabiją, no to będziemy musieli zrobić pogrzeb, ale nie może zginąć. No co? No tak może być. Musimy być na to gotowi w razie czego. Tak. Bierzemy tego nawet pod uwagę. Nie bierzemy tego pod uwagę oficjalnie. A jak będą chcieli ją zabić, to my ich zabijemy wszystkich. I uciekniemy do Las Venturas. La 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 la, nic nie słyszę. I będziesz musiała zmienić ten... Słyszę, la 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 la. Zmienimy wszyscy wygląd, ten, dokumenty i dołączymy do pryciarzy. Będziemy udawali zwykłych tych, zwykłych bojówkarzy. A dlaczego ty tak mówisz o tych ludziach? Przecież ich nawet nie znasz. Co znam. Się, to co się poznałam ich. Poznałam ich. No. Ten jeden całkiem spoko był. No wiadomo, wszystko wiadomo. Mi wytłumaczył, jak poszliście do więzienia. No. Jakiś pretty, czy jak potem. No, masz zakaz spotykania się z tymi ludźmi. Do szpitala. Do roboty. Dlaczego? Nawet mnie nie denerwuj, do roboty. Nie ma takiej opcji, dobrze wiesz, że ci zrobię na złość. Pa!